Dzień dobry. Witam serdecznie w Książnicy Podlaskiej. Jest nam niezmiernie miło, że tak licznie Państwo przybyliście dzisiaj do nas na kolejne spotkanie z cyklu Apetyt na zdrowie. Dzisiaj też niezwykły temat, dieta dla mózgu. Myślę, że to jest chyba w każdym wieku potrzebne i ważne. Spotykamy się po raz kolejny z panią Agnieszką Kucharczyk, którą witamy bardzo serdecznie. Ale też dzisiaj zaszczyciła nas swoją obecnością pani dyrektor, pani Beata Zadykowicz. Również witam serdecznie. I przekazuję mikrofon pani dyrektor. Witam państwa serdecznie. Cieszę się, że nasz cykl Jak jeść, żeby dobrze żyć cieszy się taką popularnością, wpisany oczywiście w to, co robimy. Zajmujemy się szeroko pojętą narracją, a opowieść o tym, jak dobrze żyć, jak dobrze się odżywiać, również w to się wpisuje. Także cieszymy się, że coraz więcej ludzi przychodzi na nasze spotkania organizowane przez panią Dorotę Szubzdę. No, pani Agnieszka też przyciąga tutaj swoją widownię. Także proszę państwa, jeżeli będą jeszcze takie życzenia, jeżeli państwo macie również swoje tematy, które chcielibyście tutaj poruszyć, wystarczy nam powiedzieć, na pewno zrealizujemy. Jesteśmy instytucją otwartą. I korzystając z okazji, proszę państwa, wesołych świąt. Zdrowych, po prostu. Dziękuję. Tak, to zaczynamy. Ja na wstępie też chciałabym podziękować. Jest mi niezmiernie miło, że widzę pełną salę, że też są młodzi ludzie, że widzę te same twarze na każdym wykładzie. Także naprawdę super. Dzisiaj mamy świetny temat właśnie dla młodszych, dla starszych. Dzisiaj będziemy rozmawiać o diecie dla mózgu i to jest bardzo fascynujące, że dietą, czyli tym, co jemy, tym, co codziennie ląduje na naszym talerzu, możemy tak naprawdę wpłynąć na to, jak myślimy, jak zapamiętujemy, jak się uczymy, jakie nawet mamy samopoczucie psychiczne. Nawet najnowsze badania mówią o tym, że dieta bardzo mocno, mniej więcej w 1/3 wpływa na ryzyko powstawania depresji, która niestety, ale jest chorobą, która coraz częściej w naszym społeczeństwie występuje. Także dzisiaj sobie powiemy wszystko to, co możemy zrobić dla naszego mózgu, dla naszego samopoczucia psychicznego. Oczywiście ja bym chciała tutaj powiedzieć mnóstwo wiadomości. Niestety mamy ograniczony trochę czas, także dzisiaj powiem takie podstawowe rzeczy. Jeżeli państwo by chcieli się zagłębić w ten temat, to będę zbierać też pewnie tematy, jakie chcieliby państwo, żebym poruszyła. Także proszę mi tylko powiedzieć, więc będziemy dalej w tym temacie się zagłębiać, jeżeli następne takie wykłady będą, następna taka edycja. No i nie przedłużając, zaczniemy sobie właśnie od takich podstaw. Pewnie większość z państwa widziało piramidę żywienia i tak jak w każdej chorobie, czy nawet dla osób zdrowych, podstawą jest po prostu zdrowe odżywianie oparte na aktywności fizycznej, na warzywach, na owocach, na pełnoziarnistych produktach. Także tutaj też nie będę się za długo nad tym skupiać, bo tutaj nie ma żadnych takich nowości, które by były inne niż dla grupy osób zdrowych, tak? Czyli tutaj po prostu zdrowe jedzenie, aktywność fizyczna, ale sobie właśnie przejdziemy teraz przez takie filary, podstawy tego, co dla mózgu jest ważne. I tak jak w piramidzie żywienia mamy na podstawie aktywność fizyczną, tak dla naszego mózgu ta aktywność fizyczna też będzie podstawą. Przede wszystkim ta aktywność zapobiega otyłości, tak? Czyli chorobie, która jest niestety, ale taką plagą w tych czasach. Otyłość prowadzi do chorób takich metabolicznych, cywilizacyjnych, jak na przykład otyłość, miażdżyca, nadciśnienie, a te wszystkie choroby będą też negatywnie odbijać się na naszym mózgu, na naszym myśleniu. I w ogóle w jaki sposób ta aktywność fizyczna będzie nam na ten mózg wpływała? Przede wszystkim, gdy się ruszamy, nasze serce troszkę szybciej zaczyna bić, pompuje więcej krwi, no i dotlenia nasz ten mózg. Ukrwienie mózgu podczas wykonywania aktywności fizycznej zwiększa się mniej więcej o 1/4, dlatego że nasze serce pompuje więcej krwi, więcej tej krwi dopływa do mózgu. No i najlepsze aktywności, jakie my możemy wykonywać dla naszego mózgu, dla naszej psychiki, to są takie, które właśnie pobudzą te serce do działania, czyli na przykład pływanie, bieganie, jazda na rowerze, nordic walking, tańczenie, wszystko, co właśnie sprawi, że te tętno wzrośnie i ta krew zacznie szybciej krążyć w naszym organizmie. Dlaczego? Ponieważ krew
przenosi tlen i wszystkie składniki odżywcze. Jeżeli ona szybciej krąży w naszym organizmie, tym więcej będzie jej docierało do tego mózgu i będzie on lepiej zaopatrzony właśnie w tlen i w składniki odżywcze. No i żeby ten wysiłek był taki, miał pozytywny wpływ na nasz mózg, musi być przede wszystkim regularny. Nie wystarczy jednorazowe wyjście gdzieś tam na rower czy na spacer, ale powinniśmy być aktywni codziennie. Tak, zaraz też sobie powiemy, ile musimy ćwiczyć. I takie regularne ćwiczenia codzienne będą prowadziły do tego, że może nam zwiększyć się obszar istoty szarej w mózgu. Zaraz sobie powiemy też, co ta istota szara robi, ale przede wszystkim ona będzie odpowiedzialna za myślenie, zapamiętywanie. No i tutaj tak, żeby pokazać Państwu mniej więcej, to jest taki bardzo, bardzo uproszczony obrazek, mamy w mózgu istotę szarą i istotę białą. Ta aktywność fizyczna będzie przede wszystkim nam wpływać na istotę szarą, która jest najważniejsza w przetwarzaniu informacji, podejmowaniu decyzji. To jest miejsce, gdzie dochodzi do takich analizy danych sensorycznych, czyli wszystko, co zbieramy na przykład wzrokiem, dotykiem, słuchem, tak? Tam też jakby przeprowadzone są jakby procesy myślenia, zapamiętywania, tak? Uczenia się i przetwarzania emocji. Tam jest też ośrodek pamięci, języka, percepcji czy rozumienia. Także jeżeli tej aktywności będzie dużo, będzie ta istota szara w mózgu rosła, tak? Tym będziemy wspierać wszystkie te takie procesy myśleniowe, zapamiętywanie, uczenie się wraz ze wzrostem tej istoty szarej. Wysiłek fizyczny też jest bardzo ważny, ponieważ w mózgu podczas aktywności fizycznej powstaje takie białko BDNF, tak? To jest od angielskiego i ono odpowiada za regenerację starych komórek nerwowych, tak? Czyli te, które już jakiś czas w naszym organizmie są, ale także za powstawanie nowych komórek nerwowych, tak? Czyli będzie ten mózg się rozrastał, będzie się cały czas rozwijał, a to wszystko będzie wpływało, że nasze zapamiętywanie, takie procesy myślenia, pamięci będą jeszcze lepsze. I to jest szczególnie ważne dla osób starszych, tak? Ponieważ to jest normalne, jeżeli sobie zrobimy badanie mózgu, zazwyczaj u osób starszych jakieś zaniki tego, na przykład istoty szarej albo innych takich jakichś przestrzeni mózgowych będą zanikać i to jest całkowicie normalne. Oczywiście w niektórych chorobach, na przykład w chorobie Alzheimera, to może być już patologiczne, tak? Czyli tego będzie za dużo. Dlatego ta aktywność fizyczna jest tak ważna, żeby zapobiegać zanikowi tych niektórych obszarów mózgu. I tutaj właśnie to, co powiedziałam, te ćwiczenia tlenowe, bieganie, jazda na rowerze, spacery, zwłaszcza spacery na zewnątrz, w lesie, w takim spokojnym miejscu, bez słuchawek, bez głośnej muzyki będą najlepiej wpływać na właśnie nasz mózg. Jeśli chodzi o regularny wysiłek fizyczny, czyli najlepiej wykonywany codziennie, on też będzie dobrze wpływał na takie miejsce w mózgu, które nazywa się hipokamp, trudna nazwa do wypowiedzenia, i on będzie głównie odpowiadał za procesy związane z pamięcią, tak, z uczeniem się. Dzięki. Jeśli chodzi o ten obszar w mózgu i aktywność fizyczną, to też właśnie tutaj głównie do osób starszych będzie najlepiej kierowana ta informacja z aktywnością fizyczną, no bo wiadomo, że czasami spadają już nam te umiejętności związane z pamięcią, tak, gdzieś tam pogarsza się zapamiętywanie, zaczynamy zapominać coraz więcej, musimy sobie przypominać, zapisywać, notować wszystko. I tutaj właśnie ta aktywność fizyczna będzie nam pomagała utrzymać tu sprawność umysłu i zapamiętywanie na wysokim poziomie na lata. Jeśli chodzi o wysiłek, to też nie wiem, czy Państwo słyszeli o czymś takim jak euforia biegacza, na przykład ktoś słyszał? Albo o tym, że po wysiłku fizycznym uwalniają się endorfiny szczęścia. Ktoś słyszał? Tak, dużo osób słyszało. No i to jest właśnie nawet udowodnione naukowo, że po wysiłku fizycznym te endorfiny szczęścia tak zwane się uwalniają. Tak? I to jest mniej więcej dopamina, serotonina i noradrenalina, tak się nazywają. One będą powodować, że nie będziemy czuli tego zmęczenia. Tak jak właśnie maratonczycy po przebiegnięciu 42 km zazwyczaj nie czują bólu, tak? Nie czują zmęczenia, tylko są tacy bardzo szczęśliwi. To jest właśnie efekt spowodowany tym, że te neuroprzekaźniki się uwalniają i ten ból dopiero jest odczuwany po jakimś czasie, gdy one troszkę się uregulują w organizmie.
te neuroprzekaźniki też będą nam pozwalały walczyć z nadmiernym stresem, tak? Czyli jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli się denerwujemy, mamy na przykład ważny egzamin albo na przykład sprawdzian, czy ważne jakieś terminy w pracy, to taka aktywność fizyczna może nam pozwolić oczywiście troszkę ten stres zmniejszyć. I to musi być aktywność taka umiarkowana, bo jeżeli dołożymy sobie jeszcze więcej jakichś stresorów typu bardzo, bardzo mocną aktywność fizyczną, no to tego efektu nie będzie. Także tutaj na przykład wyjście na spacer, gdy mamy bardzo dużo stresu, będzie super rozwiązaniem. To mówiliśmy o tym. I ile powinniśmy ćwiczyć i jak powinniśmy ćwiczyć? Codziennie powinniśmy być aktywni. Generalnie powinniśmy spędzać jak najmniej czasu w pozycji siedzącej. To jest najgorsza pozycja dla naszego organizmu, ponieważ ona bardzo mocno obciąża kręgosłup, ale też w ogóle nie wymaga od nas żadnego wysiłku. Jeżeli możemy, to stoimy, tak? Albo się ruszamy. I przede wszystkim godzina dziennie. To jest takie minimum, które powinniśmy poświęcać na to, żeby być aktywnym i ograniczamy właśnie godziny spędzone przed komputerem, godziny spędzone przed telewizorem, oglądanie telewizji, zwłaszcza w pozycji siedzącej. No i jak to zrobić w ciągu dnia, żeby być bardziej aktywnym? Na przykład, gdy mamy podjechać autobusem, możemy podejść jeden przystanek, dwa przystanki, możemy wybrać się na spacer, zamiast windy wybierać schody, tak, żeby być bardziej aktywnym. Nawet rozmawiając przez telefon w domu, o wiele lepiej jest, jeżeli chodzimy po mieszkaniu czy po domu i rozmawiamy przez telefon, niż właśnie siedzimy. To też wszystko się liczy do tej aktywności fizycznej, ale tutaj też powinniśmy właśnie zwrócić uwagę na tą aktywność fizyczną tlenową, o której mówiliśmy, czyli taka, która te tętno nam troszkę podniesie. I takie pytanie. Wiedzą Państwo, czym się żywi mózg? Już tutaj pokazałam, ale ktoś wiedział poza tym slajdem? Tak. Mózg się żywi glukozą. Glukoza nam się kojarzy mniej więcej z cukrem, tak? Czyli biały cukier albo kroplówki z glukozą też się podaje czasami. No i tej glukozy nasz mózg zużywa bardzo dużo. To jest mniej więcej 120 gramów dziennie. Jeżeli jesteśmy aktywni umysłowo, czyli na przykład się dużo uczymy, mamy trudny sprawdzian, trudny egzamin, mamy w pracy bardzo wymagające zadanie, to tej glukozy mózg będzie zużywał jeszcze więcej i to jest łatwo zauważyć na przykład, gdy się uczymy i mamy ochotę na podjadanie czekolady albo czegoś słodkiego, no bo nasz mózg zużywa tej glukozy o wiele więcej i po prostu potrzebuje jej do normalnego funkcjonowania. No i właśnie ta glukoza nam się kojarzy z cukrem, ale tutaj jeżeli chodzi o mózg, to cukier nie będzie dobrym źródłem glukozy, ponieważ cukier i wszystkie węglowodany proste zawarte właśnie w na przykład słodyczach, w cukrze, w miodzie, wszystkich syropach, one będą bardzo szybko nam podnosić poziom cukru we krwi, ale on też bardzo szybko spadnie, więc nasz cały organizm, a także mózg będzie się domagał jeszcze więcej tego cukru. Więc my powinniśmy zapewnić naszemu organizmowi, właśnie też mózgowi, stały dopływ tej glukozy na równym poziomie bez żadnych wahań. A żeby to zrobić, powinniśmy wybierać węglowodany złożone, czyli to będą na przykład makarony razowe, ryż brązowy, kasze, razowe pieczywo, czyli takie dodatki bardziej na przykład do posiłków, tak? Czyli pieczywo, makarony, ryże, także ziemniaki będą tutaj dobrym wyborem zamiast właśnie słodyczy na przykład. No i tutaj jest taki podział, jeżeli ktoś jest wzrokowcem, to łatwo sobie zapamiętać. Te po lewej to są węglowodany złożone, tak? Czyli te, z których my powinniśmy pozyskiwać tą glukozę i one będą nam zapewniać stały dopływ tej glukozy bez większych wahań, a po prawej to są węglowodany proste, czyli to, co będzie nam po prostu powodowało szybkie spadki i wzrosty tej glukozy i chęć na coraz więcej tego słodkiego smaku. I to jest przede wszystkim cukier, wszystko, co zawiera cukier, tak? Czyli słodycze, ciasteczka, żelki, cukierki, ale także miód, wszystkie syropy, na przykład syrop klonowy. Także tego powinniśmy unikać, to powinno stanowić mniej więcej 10% naszej diety, czyli niewiele. Tutaj też możemy zaliczyć do tej grupy węglowodanów prostych owoce, tak? Ponieważ owoce są bogate w fruktozę, fruktoza to też jest cukier prosty. I ja wiem, że owoce, przepraszam, są bardzo zdrowe. One mają też błonnik, który będzie trochę nam opóźniał wchłanianie tej glukozy, ale owoce najlepiej zjeść z posiłkiem, tak, żeby tego wyrzutu glukozy takiego aż nie było. Tak samo, jeżeli już musimy zjeść jakiś słodycz, to też najlepiej z posiłkiem.
I też bardzo ważnym składnikiem, jeżeli już mówimy właśnie tak po kolei o składnikach, jest żelazo. Żelazo to jest składnik, który transportuje tlen. A jeżeli tego żelaza jest za mało, no to naturalne, że może dochodzić do takiego niedoboru tego tlenu we wszystkich komórkach, a także w mózgu, tak? Czyli jak jest go za mało, no to mamy takie objawy, na przykład, że jesteśmy zmęczeni, cały czas nam chce się spać, jesteśmy ospali. Co za tym idzie, oczywiście pamięć, koncentracja, zapamiętywanie i cała praca tego mózgu także będzie pogorszona. Jeśli chodzi o źródła żelaza, tutaj kobiety będziemy miały większe zapotrzebowanie ze względu na to, że miesiączkujemy. Po menopauzie to zapotrzebowanie się zmniejsza do mniej więcej takiego jak u mężczyzn, czyli 10 mg na dzień. Najlepszym źródłem są podroby, czyli na przykład wątróbka. Jeżeli ktoś ma anemię, no to na pewno słyszał, żeby jeść wątróbkę, bo tam jest bardzo dużo żelaza. Ale żelazo jest także w produktach roślinnych, na przykład w fasoli, w słoneczniku, w figach suszonych, także jest w jajkach, w burakach. I jeżeli chodzi o żelazo, jeżeli ktoś ma problem z żelazem, to żeby ono się wchłonęło, potrzebuje witaminy C. Tak? Czyli właśnie dobrze jest dodawać do produktów bogatych w żelazo, czyli na przykład jeżeli robimy wątróbkę, no to posypać ją natką pietruszki na przykład i podać sałatką z papryki czerwonej, która także tej witaminy C ma bardzo dużo. I co ważne, nie pijemy kawy blisko posiłków bogatych w żelazo, bo kawa będzie blokowała wchłanianie tego żelaza, czyli mniej więcej 2-3 godziny musimy odczekać. Jeśli jemy taki obiad bogaty w żelazo, no to nie popijamy go też kawą ani kolą, tak? Jeśli chodzi o takie składniki też bardzo ważne dla działania mózgu, to są witaminy z grupy B. I tutaj głównie będziemy mówić o witaminie B6, B12 i B9. Witamina B12 i B9, czyli inaczej kwas foliowy, to są witaminy, jeżeli ich nie ma, może dochodzić właśnie do anemii z niedoboru właśnie witaminy B12 albo kwasu foliowego i wtedy będziemy mieli bardzo podobne objawy jak przy niedoborze żelaza, tak? Przy anemii. Jeśli chodzi o te witaminy, one też są bardzo ważne dla działania mózgu, ponieważ one są potrzebne do wytwarzania neuroprzekaźników. Neuroprzekaźniki to są takie substancje, tak jak już mówiliśmy właśnie o tych hormonach szczęścia, które przekazują po prostu informacje w mózgu między poszczególnymi partiami mózgu, pomiędzy komórkami. One są właśnie mega potrzebne do tego, żeby ten mózg prawidłowo funkcjonował i większość chorób właśnie psychicznych jest spowodowana gdzieś tam albo brakiem, albo zaburzeniami w produkcji neuroprzekaźników, tak? Więc żeby ich było odpowiednio dużo, odpowiednia ilość, to musimy te witaminy B6, B9 i B12 spożywać. Jeśli chodzi o witaminę B12, ona występuje tylko i wyłącznie w produktach zwierzęcych. Czyli jeżeli ktoś jest na przykład na diecie wegańskiej albo wegetariańskiej i spożywa bardzo mało produktów zwierzęcych, na przykład jeszcze do tego nie spożywa nabiału, no to powinniśmy ją suplementować, bo niestety, ale w produktach roślinnych jej nie znajdziemy. A niesuplementowanie i niejedzenie takich produktów może prowadzić do niedoboru witaminy B12, co może się właśnie wiązać z nieodwracalnym nawet uszkodzeniem mózgu, jeżeli te poziomy witaminy B12 są naprawdę bardzo niskie, więc też warto o to zadbać, jeżeli produktów zwierzęcych nie spożywamy. Jeśli chodzi o witaminy B6 i B12, to ich niedobór właśnie jest udowodnionym czynnikiem ryzyka choroby Alzheimera, tak? Czyli też choroby dotykającej naszego mózgu. Źródłem witaminy B9, czyli kwasu foliowego, wiedzą Państwo, co jest kwas foliowy, z czym się kojarzy? Sałata, dobrze, czyli wszystkie zielone warzywa liściaste będą świetnym źródłem właśnie folianów, tak? Czyli kwasu foliowego, witamina B6 to mogą być na przykład produkty pełnoziarniste, ale także mięso. I tak graficznie, jeżeli ktoś zapamiętuje przez grafiki, no to tutaj witamina B6 to są na przykład banany, awokado, ryby morskie, ale też zboża, strączki, ziemniaki. Jeśli chodzi o witaminę B12, to powiedzieliśmy sobie, że tylko i wyłącznie produkty zwierzęce i witamina B9 najwięcej będzie w zielonych warzywach liściastych, ale także takie owoce jak maliny, pomarańcza, warzywa typu brokuł także będą zawierać tą witaminę, ale najłatwiej sobie zapamiętać, że są to właśnie zielone warzywa liściaste i codziennie powinniśmy taką garść jakiejś sałaty, rukoli, roszponki spożywać, tak żeby sobie zapewnić odpowiednią dawkę witaminy B9.
Jeśli chodzi o tłuszcze, to nasz mózg je uwielbia i my często w diecie boimy się tłuszczu, ograniczamy go, gdzieś tam jest na ten tłuszcz też nagonka, żeby go ograniczać. I właśnie tutaj chodzi o wybór dobrego tłuszczu, bo tak jak sobie też mówiliśmy na poprzednich wykładach, możemy podzielić różnie te tłuszcze. No i tutaj mamy taki mniej więcej podział, on jest bardzo uproszczony, ale dzielimy tłuszcze na te dobre, tak, czyli nienasycone, i na te troszkę gorsze, czyli nasycone, a na samym końcu są tłuszcze trans. Tłuszcze trans występują, zaczniemy od końca, w produktach przetworzonych, ponieważ tłuszcze trans to są oleje roślinne, płynne, które zostały po prostu tak chemicznie przekształcone, że są stałe. Czyli na przykład w produkcji margaryny, która powstała z płynnego oleju, jest teraz twardą margaryną, to właśnie wtedy powstają tłuszcze trans. One są dodawane do ciasteczek, słonych przekąsek, słodkich przekąsek, bułeczek, drożdżówek i tam właśnie najwięcej tych tłuszczy trans znajdziemy, ale także w takich produktach jak na przykład kostki rosołowe, buliony, zupki chińskie, wszystkie przetworzone produkty. Jeśli chodzi o tłuszcze nasycone, no to one występują głównie w produktach zwierzęcych, czyli tłusty nabiał, mięso, ale też możemy je znaleźć na przykład w oleju kokosowym albo w oleju palmowym. I te właśnie tłuszcze będziemy ograniczać, tych tłuszczy nasz mózg nie lubi. Za to nasz mózg uwielbia tłuszcze nienasycone i tutaj głównie kwasy omega-3. Bardzo, bardzo lubi, a najlepiej właśnie z tłustych ryb morskich. Tutaj też wśród tych kwasów nienasyconych możemy wyróżnić źródła takie jak na przykład oleje roślinne, tak? Czyli oliwa z oliwek, olej rzepakowy, olej lniany, orzechy włoskie, awokado. I tych tłuszczy powinniśmy spożywać mniej więcej 1/3 tego, co jemy, tak? Czyli 1/3, 30% naszej diety powinny stanowić tłuszcze. I takie najlepsze tłuszcze dla naszego mózgu to są kwasy tłuszczowe omega-3. Już pewnie Państwo mnóstwo o tym słyszeli, ale kwasy omega-3 dzielą się jeszcze na 3 inne kwasy. Najważniejsze dla naszego mózgu, na których się dzisiaj skupimy, są kwasy DHA i EPA. I one występują tylko i wyłącznie w tłustych rybach morskich i troszkę w algach. Więc jeżeli ktoś nie spożywa mniej więcej 2-3 ryb morskich tygodniowo, no to zalecana jest właśnie suplementacja, bo my jako Polacy spożywamy bardzo mało ryb, a one zawierają właśnie bardzo dużo tych kwasów EPA i DHA, które oprócz tego, że wpływają na zdrowie naszego serca, obniżają cholesterol, też wpływają na odporność, to bardzo mocno wpływają na takie funkcje poznawcze mózgu. I będą wspierać wszystkie jego funkcje, tak? Więc tutaj te EPA i DHA jak najbardziej chcemy. I one właśnie są jednym z wielu budulców mózgu, tak? Tych kwasów EPA i DHA w mózgu jest dużo. I to właśnie świadczy o tym, że nasz mózg ich potrzebuje, żebyśmy razem z dietą albo suplementacją je dostarczali. Jeśli chodzi o właśnie te kwasy EPA i DHA, one będą wpływać pozytywnie na mózg, ale też będą zwiększać naszą odporność na stres, tak? Czyli tutaj te 2-3 ryby morskie to po prostu jest mus w naszej diecie albo suplementacja. Jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe nasycone i kwasy tłuszczowe trans, o których sobie powiedzieliśmy, to one będą negatywnie wpływać ogólnie na całe nasze zdrowie, ale także na zdrowie naszego mózgu. Na przykład one podnoszą cholesterol, tak, który potem prowadzi do miażdżycy. Jeżeli mamy miażdżycę, mamy mniejszy przepływ krwi i także mniejszy przepływ krwi do naszego mózgu, tak? Czyli mamy mniejszy dopływ tlenu, mniejszy dopływ substancji odżywczych, także tutaj te tłuszcze ograniczamy. Jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe nienasycone, no to tutaj źródłem, tak jak powiedzieliśmy, są przede wszystkim ryby morskie, ale też awokado, orzechy. Wszystkie orzechy, też zaraz sobie powiemy, jakie będą orzechy najlepsze dla naszego mózgu i prawie wszystkie oleje roślinne, prawie dlatego, że olej kokosowy i olej palmowy to jest jednak źródło tłuszczy nasyconych, a je powinniśmy w diecie ograniczać. I omega-3, no to właśnie tutaj głównie ryby morskie, EPA i DHA, ale omega-3 znajdziemy także w siemieniu lnianym, tak, tutaj w nasionach, także w mielonym, w oleju lnianym. Niektóre produkty sojowe będą jego źródłem, ale także orzechy włoskie. No i te izomery trans, o których sobie właśnie powiedzieliśmy, które powstają przez uwodornienie olei. One będą w każdym przetworzonym produkcie, który będzie zawierał właśnie jakiś olej roślinny i jak sprawdzamy sobie skład produktu, to fajnie sobie zobaczyć właśnie w liście składników, czy jest tam jakiś olej, który zazwyczaj jest utwardzony. Jeżeli w liście właśnie składników będzie olej na przykład rzepakowy utwardzony czy jakiś inny,
no to wtedy odkładamy najlepiej taki produkt, bo jesteśmy pewni, że tam te tłuszcze trans na pewno będą. Jeśli chodzi właśnie o ryby, tak, sobie powiedzieliśmy o tych kwasach EPA i DHA, to tutaj przede wszystkim możemy włączyć do diety na przykład łososia, pstrąga tęczowego, ale także nasze polskie śledzie czy makrela będą super źródłem kwasów omega-3 i ważne, żeby one nie były smażone, tak, żebyśmy ich nie smażyli. Możemy je upiec, możemy je ugotować, przyrządzić w piekarniku, na grillu, na ruszcie, wtedy one zachowają najwięcej swoich właściwości, ale niestety nie smażymy. I tutaj właśnie jest takie porównanie, która ryba zawiera najwięcej tych kwasów omega-3 i jeśli chodzi o zwycięzcę, jest to makrela, tak? Ona będzie miała zazwyczaj najwięcej tych kwasów omega-3, ale także śledź czy łosoś będą bogatymi źródłami kwasów omega-3. No i też jeżeli już mówimy o wszystkich składnikach, to pamiętajmy o wodzie. Woda jest podstawowym budulcem naszego ciała, no i także mózgu, tak? Więc jeżeli mówimy tutaj o zdrowiu mózgu, no to powinniśmy wypijać minimum 1,5 litra wody dziennie. Najlepiej, jeśli będzie to woda taka średnio do wysoko zmineralizowanej, bo one też zawierają substancje takie jak na przykład wapń albo magnez i my możemy też sobie częściowo zapotrzebowanie na te substancje pokrywać tą wodą, tak? Czyli na przykład muszyna, muszynianka, wszystkie, które mają taką wysoką zawartość minerałów będą dla nas najlepsze. No i też pamiętajmy, że zapotrzebowanie na wodę zwiększa się, jeżeli na przykład jest upał, ale też jeżeli jest mróz, niskie temperatury także zwiększają nam zapotrzebowanie na wodę. Też to różni się zapotrzebowanie na przykład od płci, wagi, od naszej aktywności fizycznej i najłatwiej wyliczyć nasze zapotrzebowanie, jeżeli przemnożymy 30 przez naszą masę ciała. Wtedy wyjdzie nam wynik, ile mniej więcej mililitrów wody powinniśmy wypijać. To jest taki najprostszy wzór, który możemy sobie łatwo nawet w głowie policzyć. I to jest mniej więcej taka ilość, którą powinniśmy wypijać. No jeżeli chodzi o wodę, to już takie 2% odwodnienie, czyli nawet możemy nie poczuć, że nam się chce pić, ale już to odwodnienie może występować. Ono może dawać takie objawy właśnie jak taki splątanie, gdzieś tam negatywnie wpływać na tą pamięć krótkotrwałą, czyli gorzej nam się będzie uczyło, gorzej zapamiętywało, będziemy bardziej ospali. I jak właśnie sprawdzić, czy my jesteśmy dobrze nawodnieni, czy nie? To jest bardzo łatwy test. Jeżeli nasz mocz ma ciemny kolor i ma już taki nieprzyjemny zapach, czyli na przykład jak wstajemy po nocy, gdzie nie pijemy tej wody dużo, zazwyczaj ten mocz jest ciemniejszy, to znaczy, że już trochę jesteśmy odwodnieni i te płyny powinniśmy uzupełnić. I to jest właśnie taki test, że jeżeli na przykład w ciągu dnia gdzieś tam zauważymy zmianę tego koloru na ciemniejszy, no to pójdźmy i napijmy się tą szklankę wody, bo ewidentnie już coś tam zaczyna się dziać, bo mocz ogólnie powinien mieć taki kolor jasny, słomkowy. Jeśli chodzi o takie składniki, to też bardzo ważnym składnikiem będzie magnez, tak? Który będzie nam tutaj poprawiał wydolność organizmu, ale także poprawiał naszą reakcję na stres. I źródła magnezu to jest przede wszystkim gorzka czekolada, kakao, pestki dyni, pestki słonecznika, ryż. Tutaj zalecam głównie brązowy, on tego magnezu będzie miał więcej, awokado, banan. I to co mówiłam, my zapotrzebowanie na magnez możemy częściowo pokryć właśnie pijąc wodę zmineralizowaną, tak, o wysokiej zawartości magnezu. Tutaj też fajnie patrzeć na wodę, która ma więcej wapnia, żeby zapotrzebowanie na wapń także sobie tą wodą pokrywać. Jeśli chodzi już nie o składniki, ale o takie nasze zachowania, nasz styl życia, to bardzo ważne dla naszego mózgu jest sen. Podczas snu nasz mózg się regeneruje, oczyszcza z niepotrzebnych myśli, gdzieś tam pamięci. Też jest taka teoria mówiąca właśnie, że sny to jest wynik właśnie oczyszczania się naszego mózgu z tego, co przez cały dzień sobie myśleliśmy, dlatego często jak o czymś dużo myślimy, to właśnie nam się to później śni. Ale właśnie gdy my za mało śpimy, to przede wszystkim mamy o wiele gorszą koncentrację, pamięć, gorzej nam się jest skupić. Na pewno Państwo zauważyli, że gdy na przykład śpimy mniej niż 5 godzin, to w ogóle nic nam nie idzie, nie możemy się na niczym skupić. I to też jest właśnie spowodowane snem, tak, tym niedoborem snu. Ale jeżeli ten niedobór snu
zdarza się bardzo często, czyli na przykład przez miesiąc będziemy zarywać każdą nockę, bo mamy na przykład coś do zrobienia w pracy, to się później bardzo szybko odbije na naszej pamięci, nie tylko krótkotrwałej, ale także długotrwałej. Tak? Tutaj warto pamiętać o tej higienie snu, żeby mniej więcej 7-8 godzin dziennie się wysypiać. Jest też taki składnik jak lecytyna. Pewnie Państwo słyszeli gdzieś tam reklamy suplementów na przykład z lecytyną, ale lecytyna to jest taki składnik, który w dużej ilości występuje na przykład w żółtku jaja i on ma udowodnione właśnie właściwości, które będą wspomagać procesy zapamiętywania i w ogóle będą wspomagać cały układ nerwowy. Także tutaj żółtko jaja jak najbardziej, ale także orzechy, nasiona słonecznika, w wątróbce czy w soi także znajdziemy. Najlepszymi owocami dla naszego mózgu będą owoce jagodowe. I tutaj wiem, że nie przez cały rok mamy sezon na owoce jagodowe, ale możemy jak najbardziej korzystać z owoców mrożonych. One nie będą tracić dużo swoich właściwości, więc możemy sobie w sezonie zamrozić. Ja szczególnie polecam borówki, jagody. One będą najbardziej wpływać na pracę naszego mózgu, ale także jeżyny, truskawki, maliny. One mają mnóstwo antyoksydantów, które działają właśnie przeciwzapalnie, a też będziemy sobie mówić za chwilę o wpływie stanu zapalnego na nasz mózg. Także warto je tutaj włączyć, ale one także mają takie udowodnione działanie, które zwiększają liczbę połączeń komórek w mózgu, tak? Więc tutaj też powinniśmy je spożywać. I takie bardzo ważne składniki w naszej diecie promózgowej to są orzechy. Jak myślą Państwo, jakie orzechy najlepiej spożywać? Tak. Tak, tutaj jednogłośnie było, że włoskie, nawet orzech włoski przypomina wyglądem mózg, tak? Jest taki troszkę pofałdowany. I tak, zdecydowanie orzechy włoskie, one są przede wszystkim bogate w kwasy omega-3, ale też migdały, tak? Migdały są przede wszystkim bogate w zdrowe tłuszcze, ale też w witaminę E. I ona będzie zdecydowanie dobrze wpływać na nasz mózg, ale migdały mają także taki składnik, który nazywa się fenyloalanina i ona będzie nam niezwykle potrzebna do wytwarzania dopaminy, czyli neuroprzekaźnika. Już powiedziałam, co to są neuroprzekaźniki. Ta dopamina będzie nam poprawiać uwagę, będzie nam wpływać na umiejętność rozwiązywania problemów, do takiego dążenia do celu, czyli tak te migdały jak najbardziej taką garstkę możemy spożywać dziennie, ale tak jak Państwo powiedzieli, największy wpływ na nasz mózg będą miały orzechy włoskie. Jeśli chodzi o orzechy włoskie, to tutaj na takiej renomowanej uczelni Harvard, pewnie Państwo słyszeli, przeprowadzono bardzo fajne badanie. Podzielili osoby na dwie grupy. Jednej podawano dawkę 50 gramów orzechów włoskich dziennie, a drugiej nie podawano. I po pewnym czasie te dwie grupy po prostu przebadano rezonansem magnetycznym i u tej grupy, która spożywała orzechy włoskie, stwierdzono właśnie wzrost aktywności ośrodków mózgu odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji i uczenie się, tak? Czyli ewidentnie po prostu stwierdzono, że osoby, które spożywają tą garść orzechów włoskich dziennie, mają lepsze zapamiętywanie, uczenie się, podejmowanie decyzji, czyli orzechy włoskie, tak, jak najbardziej. Każdy z nas ma inną garść, inną wielkość tej garści, więc taka garstka dziennie w naszym jadłospisie promózgowym powinna się znaleźć. No i też jeżeli chodzi o te orzechy włoskie, to inne badania mówią, że one zmniejszają ryzyko chorób neurodegeneracyjnych i to jest na przykład choroba Alzheimera, ale także demencji, tak, starczej. Czyli jak najbardziej dzisiaj po wykładzie idziemy do sklepu, kupujemy orzechy włoskie i codziennie sobie czy do owsianki, czy do kanapki, czy po prostu jako przekąska z jakimś owocem będzie stanowiło super składnik naszego jadłospisu. Jest też taka dieta, która nazywa się dieta Mind i to jest dieta stworzona właśnie z myślą o wsparciu mózgu, o tym, żeby zapobiegać demencji, chorobie Alzheimera, Parkinsona, czyli taka wspierająca na maksa pracę naszego mózgu. I zaraz sobie pokrótce powiemy, czym ta dieta Mind jest, jakie ma założenia. One są bardzo zbliżone do takich podstaw zdrowego odżywiania, do diety śródziemnomorskiej, ale z lekkimi modyfikacjami. Mówią o tym, że przynajmniej 3 razy dziennie powinniśmy spożywać te produkty pełnoziarniste, o których mówiliśmy, że one będą nam utrzymywać tą glukozę na stałym poziomie. 3 razy dziennie zielone warzywa liściaste. Pamiętają Państwo, czego są źródłem?
kwasu foliowego. Tak, folianów, super. I właśnie 3 razy dziennie powinniśmy je spożywać, plus 1 porcję innych warzyw. 1 lampka wytrawnego czerwonego wina dziennie, ze względu na resweratrol, który działa antyzapalnie. Rośliny strączkowe minimum 3 razy w tygodniu, czyli fasola, soczewica, ciecierzyca. To powinniśmy właśnie zastępować mięso 3 razy w tygodniu roślinami strączkowymi. Drób, tak? Drób będzie jedynym takim dozwolonym mięsem na tej diecie i powinien występować 2 razy w tygodniu. Oliwa z oliwek powinna być głównym źródłem tłuszczu i to w zasadzie tak samo jak w diecie śródziemnomorskiej. Jagody, tak? Mówiliśmy sobie o owocach jagodowych, także tutaj też powinny się znajdować w naszym jadłospisie minimum 2 razy w tygodniu. No i te orzechy, tak? Minimum 5 razy w tygodniu orzechy powinny się znaleźć. Tutaj widzę, że jeszcze Państwo robią zdjęcia, więc proszę, jak najbardziej poczekam. Okej. Okay. I to jest tak też graficznie przedstawione mniej więcej, co nasz mózg lubi, a czego nie. Czyli ta gorzka czekolada, o której mówiliśmy, która jest źródłem magnezu, zielone warzywa, zdrowe tłuszcze, owoce jagodowe, orzechy, no i wszystkie przetworzone produkty, ale także alkohol, który będzie negatywnie wpływał na mózg. I teraz sobie przejdziemy już do takich bardziej zagadnień szczegółowych, gdzieś tam w chorobach. Powiemy sobie o Alzheimerze i zaraz przejdziemy też do depresji. Jeśli chodzi o właśnie chorobę Alzheimera, to ona bardzo mocno łączy nam się z naszym stylem życia i bardzo mocno łączy się z naszą masą ciała. Były badania, które właśnie mówiły o tym, że osoby, które chorują na cukrzycę, tutaj cukrzycę typu drugiego, są 10 razy bardziej narażone na chorobę Alzheimera niż osoby zdrowe, tak? I właśnie te badania pokazały o tym, że insulina nie jest w stanie transportować tej glukozy do komórek w naszym ciele, gdy mamy tą cukrzycę. Jeśli chodzi o cukrzycę, to mamy tutaj całe ciało. Jeśli chodzi o Alzheimera, no to też niestety, ale ta insulina nie może transportować tej glukozy do naszego mózgu, tak? Czyli on nie dostaje tyle glukozy, ile powinien, tak? Czyli o wiele mniej. No i takim stanem poprzedzającym cukrzycę jest insulinooporność. Część z Państwa na pewno było na wykładzie o insulinooporności, gdzie sobie tak szczegółowo tą insulinooporność omawialiśmy, ale to tak pokrótce, to jest takie właśnie stadium poprzedzające cukrzycę, w którym już pierwsze objawy występują, ale nie zawsze jesteśmy w stanie je wychwycić, ale insulinooporność zazwyczaj występuje u osób, które nie dbają o to, co jedzą, tak, dieta przetworzona, u osób otyłych, u osób z nadwagą. No i bardzo często o tym nie wiemy, ale naukowcy dowiedli właśnie, że jeżeli już pojawia się ta insulinooporność, to już wtedy mamy o wiele większe ryzyko wystąpienia tej choroby Alzheimera niż właśnie u osób zdrowych. I co sprzyja w ogóle rozwojowi insulinooporności, żebyśmy mogli temu zapobiec? Insulinooporność w dużej mierze, praktycznie większość rzeczy, zależy od nas, od naszego stylu życia, od tego, co robimy na co dzień. Przede wszystkim nadwaga i otyłość. Większość osób z nadwagą i otyłością będzie miało insulinooporność. Tak? Dieta bogata w wysoko przetworzone produkty, bogate w cukier, w miód, syropy, tak? Słodycze, białe pieczywo, bez błonnika będzie nas też predysponowała do insulinooporności. Wszystkie też choroby takie towarzyszące otyłości, czyli nadciśnienie, za wysoki cholesterol, miażdżyca także będą tutaj predysponowały. Brak aktywności fizycznej. Insulinooporność leczymy właśnie głównie dietą i aktywnością fizyczną, więc jeżeli jej nie ma, no to zdecydowanie mamy większe ryzyko zachorowania, ale też są niektóre choroby towarzyszące, jak na przykład zespół policystycznych jajników u kobiet. Te kobiety są o wiele bardziej predysponowane do wystąpienia insulinooporności niż osoby zdrowe, ale jak tak popatrzymy na tą listę, no to jednak większość rzeczy zależy od nas i od naszego stylu życia, także proste zmiany mogą temu zapobiec. No i też badano pod kątem Alzheimera i otyłości, czy te w ogóle dwie choroby mają ze sobą związek i okazuje się, że tak. Takim wspólnym mianownikiem tych dwóch chorób jest stan zapalny, bo otyłość jest chorobą, tak? I trzeba o tym mówić głośno, że otyłość się leczy, jest wpisane na listę chorób. No i właśnie udowodniono, że ten stan zapalny powstający zarówno w otyłości i w Alzheimerze powoduje zanikanie tych komórek szarych w mózgu, o których już sobie dzisiaj troszkę mówiliśmy. I tutaj właśnie to łączy te dwie choroby.
I właśnie ta nasza dieta zachodnia, czyli jeżeli jemy codziennie przetworzone produkty, białe pieczywo, brakuje w naszej diecie błonnika, jest dużo soli, jest dużo tłuszczy nasyconych, dużo tłuszczy trans, może prowadzić właśnie do tych stanów zapalnych, ale także nasilać ryzyko rozwoju Alzheimera. Jeżeli chodzi o Alzheimera i otyłość, to co łączy te dwie choroby, to też są zmiany we florze jelit. Tak, nasze jelita są zasiedlone przez bardzo, bardzo dużo bakterii. Jeżeli dochodzi czasami do zmiany, na przykład zasiedli się tam zbyt dużo niedobrych tak zwanych bakterii, tak, to możemy chorować na różne choroby i być bardziej też predysponowani. I jedną z takich chorób, do których możemy być bardziej predysponowani, jest właśnie choroba Alzheimera, bo tutaj właśnie te zmiany będą nam przyspieszać jej rozwój. No i tak jak mówiłam, tutaj też ten stan zapalny, który będzie wpływał na komórki nerwowe naszego mózgu, które są bardzo podatne na wpływ stanu zapalnego. I tutaj przedstawiłam takie zdjęcie, które przedstawia dwa skany mózgu. Po lewej stronie jest osoba z prawidłową masą ciała, a po prawej jest osoba otyła. Jeżeli ktoś nie widzi, to można podejść bliżej, bo wiem, że ten obraz nie jest taki duży, ale wyraźnie widać, że u osoby otyłej ten mózg jest mniejszy, prawda? Zgodzą się Państwo, że to jest ogromna różnica. Widzimy bardzo, bardzo duże różnice w mózgu osoby otyłej i osoby z prawidłową masą ciała. No i właśnie udowodniono, że im mamy wyższe BMI, jeżeli ono przekracza prawidłowe BMI, jeżeli mamy wyższy obwód talii, tak? Bo teraz już BMI gdzieś tam nie jest tak dobrym wskaźnikiem do mierzenia naszej masy ciała, raczej posługujemy się obwodem talii, tym mamy mniejszy mózg, tak? Bo zeskanowano bardzo dużo mózgów osób i udowodniono właśnie, że ten mózg się zmniejsza. A co za tym idzie? Jeżeli ten mózg jest mniejszy, no to pogarsza nam się bardzo dużo jego funkcji, na przykład pamięć, myślenie kreatywne, abstrakcyjne, kalkulacje matematyczne, czytanie, nasza inteligencja spada nawet także, tak? No bo po prostu mamy mniejszy mózg. I to się właśnie wiąże z tym, że płat czołowy u osób z nadwagą i z otyłością się zmniejsza, czyli jest o wiele mniejszy i to prowadzi właśnie do tego, że także zmniejszają się nasze takie umiejętności poznawcze, planowanie, myślenie, dokonywanie oceny sytuacji, zachowania społeczne się zmieniają, nawet gdy ten mózg jest mniejszy. Więc tak, jeżeli chodzi jeszcze o ten mózg, to ta sytuacja jest odwracalna, tak? Czyli jeżeli mamy nadwagę, otyłość, ten mózg się zmniejsza, to są rzeczy, które możemy zrobić. Tak jak mówiliśmy, aktywność fizyczna tutaj będzie najlepszym lekiem, ponieważ ona prowadzi do powstawania nowych komórek nerwowych, do nowych połączeń. Jest wytwarzane to białko, o którym mówiliśmy, które będzie regenerowało nam ten mózg także. To jest wszystko odwracalne, tylko to zależy od nas, czy będziemy chcieli tą masę ciała unormować, czy będziemy aktywni, czy będziemy się dobrze odżywiać. Także jak najbardziej możemy to cofnąć, ale to jest już w naszych rękach. Jeśli chodzi o Alzheimera, to też udowodniono, że jest taki pewien związek, który możemy zbadać i on jest bardzo mocno skorelowany z ryzykiem zachorowania na Alzheimera i on nazywa się beta-amyloid. To są małe fragmenty białka, które normalnie występują w naszym organizmie u każdego z nas, ale w Alzheimerze dochodzi do odkładania się ich. Jest po prostu za dużo i gdy jest ich za dużo, tak, no to ten Alzheimer mamy o wiele większe ryzyko na zachorowanie i na uszkodzenie naszego mózgu. No i jaki on w ogóle ma związek z dietą? Okazuje się, że bardzo duży, bo jeżeli my mamy dietę bogatą w cukry proste, czyli właśnie w słodycze, tak? W miód, różne syropy, w produkty przetworzone, tłuszcze nasycone, tłuszcze trans, to tego składnika będzie powstawało jeszcze więcej, także w otyłości. Tak? Tak jak już mówiliśmy, otyłość i Alzheimer się bardzo mocno ze sobą łączą, no to właśnie tego beta-amyloidu też będzie dużo, no i zbyt niska aktywność fizyczna, czyli trzy takie kluczowe rzeczy. Jeśli chodzi o taką dietoprofilaktykę choroby Alzheimera, czyli co możemy zrobić, żeby zapobiegać, to przede wszystkim będzie tutaj stosowanie diety śródziemnomorskiej. Dieta śródziemnomorska została uznana za najzdrowszą dietę świata i ona się opiera przede wszystkim na warzywach, na owocach, na produktach pełnoziarnistych, na oliwie z oliwek. Tak, w tej diecie bardzo dużo używamy oliwy z oliwek, orzechy, ryby morskie, ograniczamy mięso i to jest taka dieta przeciwzapalna, która będzie nam zmniejszać stany zapalne.
zdalne zapobiegać, ale także chronić mózg przed uszkodzeniami. I ograniczamy bardzo mocno spożycie tłuszczy nasyconych, czyli w tych wszystkich tłustych mięs. Jeżeli nawet spożywamy na przykład drób, to spożywamy bez skóry, tak? Gdzie tego tłuszczu jest więcej, gdzie cholesterolu jest najwięcej. Raczej stawiamy na chude części mięsa, na przykład pierś, tak? Albo udo bez skóry, ale też często zamieniamy je na przykład na strączki, na ryby morskie. No i też stosujemy zdrowe tłuszcze. Bardzo ważnym takim etapem w dietoprofilaktyce choroby Alzheimera są też warzywa i owoce, które powinny stanowić podstawę naszej diety, czyli w każdym posiłku powinna być porządna porcja warzyw i owoców. Ograniczamy spożycie cukrów prostych, tak? Czyli to już sobie już kilka razy dzisiaj mówiliśmy, ale naprawdę to bardzo mocno będzie wpływać na zmniejszenie ryzyka. I tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na słodkie napoje, bo często nie traktujemy ich w kategorii właśnie cukrów prostych, ale na przykład soki, mimo że są naturalne, to zawierają bardzo dużo cukru i tak naprawdę nic oprócz tego, bo do soku nie przechodzi ani błonnik. Przechodzi trochę witamin, ale tam jest mnóstwo cukru i raczej nie powinny stanowić stałego elementu naszej diety. No i spożywamy też ryby bogate w kwasy omega-3, o których sobie już dzisiaj też mówiliśmy. Pełnowartościowe białko. Białko jest bardzo ważne też dla naszego mózgu, ale ważne, żeby pochodziło z dobrych produktów. To mogą być na przykład chude mięsa, tak? Nabiał, twaróg, jaja, ryby, tutaj morskie głównie. Tofu, strączki, roślinne białko też jak najbardziej jest mile widziane. No i ograniczamy spożycie alkoholu. Nasz mózg bardzo nie lubi alkoholu i niedawno też Światowa Organizacja Zdrowia wydała takie oświadczenie, że nie ma takiej porcji alkoholu, która jest bezpieczna dla naszego organizmu. Ogólnie nasz organizm traktuje alkohol jako truciznę, dlatego też mamy kaca po wypiciu sporej ilości alkoholu, tak, bo po prostu nasz organizm próbuje się oczyścić z toksyny, którą ten alkohol jest, ale też alkohol jest bardzo mocno skorelowany z chorobą Alzheimera i wysokie jego spożycie będzie nam zwiększało ryzyko. I teraz sobie przejdziemy według mnie do najciekawszej części tej prezentacji, bo pewnie niewiele z Państwa zdaje sobie z tego sprawę, że dużo chorób psychicznych, w tym depresja, zależy bardzo dużo od tego, co jemy, od tego, ile my sobie składników odżywczych dostarczamy. I wystarczy na przykład, że mamy niedobór witaminy D albo na przykład mamy jakąś dysbiozę w jelitach, czyli mamy nieprawidłowy skład mikroflory jelit i już jesteśmy czasami nawet 30-40% bardziej predysponowani do tego, żeby mieć depresję. Czyli to jest naprawdę bardzo dużo i to jest fascynujące właśnie jak dieta wpływa. No i bardzo dużo badań powstaje ostatnio w tym temacie, czyli łączymy gdzieś sobie tą dietę i depresję i wszystkie badania mówią o tym, że dieta bardzo mocno wpływa nie tylko na ryzyko powstawania depresji, ale także na efekty leczenia. Czyli jeżeli już jesteśmy w trakcie leczenia depresji, no to tutaj warto też się wspomóc dietą, bo możemy naprawdę bardzo fajne efekty uzyskać. No i mówiliśmy sobie dzisiaj już troszkę o tej diecie śródziemnomorskiej i ona nie bez powodu została uznana jako najzdrowsza dieta na świecie, bo nawet w depresji osoby, które spożywają takie diety mniej więcej podobne do diety śródziemnomorskiej lub gdzieś tam kierują się wytycznymi diety śródziemnomorskiej, mają aż 30% mniejsze ryzyko rozwoju depresji niż osoby, które tej diety nie stosują, tak? Czyli to jest 1/3, to jest bardzo dużo osób i dlatego, że ta dieta jest bardzo właśnie bogata w kwasy omega-3 albo w przeciwutleniacze, które zmniejszają nam ten stan zapalny oraz błonnik. No i już mówiliśmy sobie o tym, że nasz mózg uwielbia kwasy omega-3 i to prawda, zwłaszcza w depresji. I tutaj są takie wytyczne, które właśnie i badania, które mówią, żeby suplementować te kwasy omega-3 i one będą nam łagodzić objawy depresji. To jest właśnie udowodnione. Tak jak mówiłam, jemy zbyt mało ryb morskich, zbyt mało źródeł kwasów omega-3, dlatego tutaj w depresji zaleca się każdej osobie suplementację tych kwasów omega-3, żeby wspomóc leczenie, ale także coraz częściej mówi się o tym, że całe społeczeństwo powinno suplementować profilaktycznie kwasy omega-3, żeby właśnie zapobiec nie tylko depresji, ale na przykład chorobom układu krążenia. Jeśli chodzi o te kwasy omega-3, one wspomagają właśnie funkcjonowanie komórek nerwowych, czyli neuronów i mają działanie przeciwzapalne. Bardzo dużo mówi się teraz o takiej teorii, że właśnie depresja też jest związana i jej rozwój z
procesami zapalnymi, czyli tak jak mówiliśmy, na przykład otyłość też jest chorobą, w której powstaje mnóstwo stanów zapalnych, tak właśnie tutaj w depresji też. Dlatego tutaj zaleca się suplementację kwasów omega-3, tak jak powiedziałam, ale także witaminy D razem z kwasami omega-3. Jeśli chodzi o błonnik, pewnie mało się z Państwa spodziewało, że błonnik może mieć tak dużą rolę właśnie w profilaktyce czy w leczeniu depresji, ale właśnie wszystkie produkty bogate w błonnik, czyli otręby, produkty pełnoziarniste, warzywa, owoce, strączki, mają bardzo dużą rolę i są takie badania właśnie, które mówiły, że wysokie spożycie błonnika, czyli dla każdej osoby z nas mniej więcej 20-40 gramów dziennie, wiąże się z mniejszym ryzykiem objawów depresyjnych. No i dlaczego? Przede wszystkim, że błonnik obniża nam indeks glikemiczny potraw. Czym jest indeks glikemiczny? To jest po prostu taki indeks, który mówi nam, jak szybko glukoza rośnie po spożyciu danego posiłku. Jeżeli rośnie bardzo szybko, to spożywając produkty bogate w błonnik, możemy to troszkę zmniejszyć i po prostu sprawić, że ta glukoza będzie się u nas uwalniała stopniowo i utrzymywała na stabilnym poziomie, ale błonnik też ma bardzo duży wpływ na florę jelitową, tak? Czyli na to, jakie bakterie zasiedlają nasze jelita, ponieważ po części on jest też po prostu składnikiem, który te bakterie się żywią. I właśnie jeśli chodzi o te bakterie w naszych jelitach, to one odgrywają mnóstwo pożytecznych ról i jedna właśnie z takich ról jest po prostu wpływ na nasze samopoczucie i wpływ na to, ile na przykład się wytwarza neuroprzekaźników, tak? Czyli tych przekaźników, które krążą w naszym mózgu i przekazują sobie informacje. I to jest też możliwe dzięki temu, że nasze jelita nazywają się tak naprawdę drugim mózgiem. Ktoś słyszał o takiej teorii, że jelita są drugim mózgiem? Tak, ponieważ jelita się komunikują z naszym mózgiem i to się dzieje właśnie ze sprawą tak zwanej osi jelitowo-mózgowej. Jeżeli coś nie tak dzieje się w naszych jelitach, no to te sygnały też są wysyłane do mózgu, tak? Czyli bardzo szybko stan naszych jelit może też się odbijać na stanie naszym psychicznym, tym właśnie też depresji. Były takie badania, które właśnie mówiły o tym, że zmieniony skład mikroflory jelitowej może zwiększać ryzyko depresji w porównaniu z osobami zdrowymi. I też bakterie nasze jelitowe produkują taki bardzo ważny składnik, który nazywa się kwas masłowy. Kwas masłowy to jest bardzo ważny składnik, ponieważ on odżywia wszystkie komórki jelitowe i po prostu sprawia, że są one zdrowe i ma działanie przeciwzapalne. Tak? Czyli to wszystko będzie wpływać na poprawę naszego nastroju, na funkcjonowanie naszych jelit i też oddziaływać na zmniejszenie ryzyka depresji. Czyli tak, przede wszystkim błonnik tutaj będzie podstawowym składnikiem. Jeżeli już mówimy właśnie o tych bakteriach w naszych jelitach, to też warto sobie powiedzieć o serotoninie. Serotonina to jest tak zwany hormon szczęścia, tak? Czyli hormon, który sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, że nam się chce, że lepiej myślimy, mamy lepsze funkcje poznawcze, tak? Mamy wyregulowany sen, nastrój, apetyt. To wszystko się w naszym organizmie reguluje i w depresji tej serotoniny jest za mało po prostu. Żeby zwiększyć ilość tej serotoniny, to możemy też sobie podziałać fajnie dietą, tak? Bo zaburzenia gdzieś tam produkcji tej serotoniny powodują właśnie na przykład objawy depresyjne, lęki, zaburzenia snu. No i 90% tej serotoniny w naszym organizmie nie jest produkowane w mózgu, ale właśnie w jelitach, tak? 10% według badań jest właśnie produkowane tylko w mózgu. Także my mamy bardzo, bardzo duży wpływ na to, czy ta serotonina zostanie w naszych jelitach wyprodukowana, czy nie. No i oczywiście warunkiem jest to, że nasze jelita są zdrowe, że mamy odpowiedni skład tej mikroflory jelitowej i że dostarczamy sobie odpowiednich substancji. Mamy takie substancje, które nazywają się aminokwasy. To są takie cegiełki, które budują białko. Czyli na przykład jak spożywamy sobie pierś z kurczaka, która jest bogata w białko, to w naszym organizmie ona jest dzielona na właśnie te cegiełki, pojedyncze aminokwasy. I jest taki aminokwas, który nazywa się tryptofan. I on jest niezwykle potrzebny, żeby ta serotonina, czyli nasz hormon szczęścia, został wyprodukowany. Jeżeli tego tryptofanu jest za mało, tak, to tej serotoniny też może być za mało, a to może się wiązać z objawami depresyjnymi. I jak sprawić, żeby tego tryptofanu było więcej? Mamy takie roślinne i zwierzęce źródła tego tryptofanu.
I na przykład są to pestki dyni, sezam, słonecznik, siemię lniane, kakao. A jeśli chodzi o produkty zwierzęce, to będą wszystkie produkty bogate w białko, czyli na przykład sery, mozzarella, feta, ale także mięso, no i ryby czy jajka, tak? Na przykład twaróg. Poczekam spokojnie. No ale okazuje się, że samo jedzenie tego tryptofanu nie wystarczy, tak? To, że dostarczamy sobie odpowiednią ilość aminokwasów, czasami nie wystarcza i musimy jeszcze się wspomóc niektórymi produktami, żeby proces właśnie przemiany tryptofanu w serotoninę przebiegł prawidłowo. I do tej przemiany potrzebujemy takich składników właśnie jak żelazo, magnez, witaminy z grupy B, o których już dzisiaj sobie trochę mówiliśmy, cynk i witamina C. Czyli jakby widzimy, ile musimy dostarczyć sobie składników odżywczych, żeby ten proces przebiegł prawidłowo. Jeśli chodzi, tak przejdziemy szybko o takie źródła, co możemy spożywać, żeby właśnie ten proces przebiegł dobrze, to jest żelazo, tak? Mówiliśmy sobie o tym, że przede wszystkim czerwone mięso, podroby, tutaj też szpinak, płatki owsiane, kakao, gorzka czekolada, buraki, magnez, tak? Czyli orzechy, nasiona, przede wszystkim produkty pełnoziarniste, woda wysoko zmineralizowana, awokado. Jeśli chodzi o witaminę B6, to tutaj właśnie przede wszystkim orzechy, nasiona, banany, awokado, ziemniaki, ryby. Witamina B9, kwas foliowy, już dzisiaj sobie kilka razy o tym mówiliśmy, przede wszystkim zielone warzywa liściaste. Witamina B3, czyli niacyna, przede wszystkim mięso, ryby, orzechy, grzyby, zielone warzywa. No i cynk, który będzie na przykład w serach, w orzechach, w kakao, w gorzkiej czekoladzie, ale także w mięsie czerwonym czy figach. No i witamina C na koniec też będzie ważnym składnikiem tej przemiany tryptofanu do serotoniny i to są przede wszystkim właśnie cytrusy, papryka, natka pietruszki, brokuły, także będą świetnym źródłem witaminy C, więc te wszystkie składniki razem wzięte muszą się znaleźć w naszej diecie, żeby tak tej serotoniny był odpowiedni poziom. Jak jeszcze możemy właśnie wpłynąć na to, żeby podnieść sobie tą serotoninę, czyli ten hormon szczęścia, żeby czuć się lepiej psychicznie, żeby zapobiegać depresji, a jeżeli ktoś ma zdiagnozowaną, to żeby poprawić swoje samopoczucie, to przede wszystkim właśnie ta dieta bogata w tryptofan i te produkty wspierające jego przemianę, ale też wysycenie organizmu kwasami omega-3, o których już dzisiaj sobie mówiliśmy, i witaminą D, tak, odpowiedni poziom witaminy D. Ekspozycja na promienie słoneczne, zwłaszcza rano. Właśnie to jest udowodnione, że jeżeli wstajemy i pierwsze co zrobimy, to jest wyjście na podwórko, gdzieś tam spojrzenie na słońce, czy nawet krótki spacer, to bardzo mocno wpływa też na produkcję serotoniny, tych hormonów szczęścia. Aktywność fizyczna, tak? Też sobie mówiliśmy, że ona wytwarza te endorfiny szczęścia, ale też relacje z ludźmi, takie po prostu życie społeczne. I to też jest jedna z teorii mówiących o tym, że im więcej siedzimy w domu, tak jak była ta pandemia, zwiększył się odsetek depresji, ponieważ po prostu mieliśmy mniej tych relacji z ludźmi, interakcji, nie prowadziliśmy tak bujnego życia społecznego, które dla nas ludzi jest niezbędne do utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego. I na koniec też odpowiednia ilość snu, czyli mniej więcej 7-8 godzin na dobę. Mamy też taki drugi neuroprzekaźnik, który nazywa się dopamina. I ona też będzie produkowana w jelitach. I on troszkę inaczej działa niż serotonina. On nie jest hormonem szczęścia, ale on napędza nas do działania. Jest takim hormonem motywacji, dążenia do celu, pragnienia, nagrody. I jeżeli jest go za mało, tak, to też mamy spadek właśnie przyjemności, spadek motywacji, nic nam się nie chce. I on też jest właśnie udowodniony, że jest go za mało w depresji, ale także na przykład w chorobie Parkinsona. Ten związek jest bardzo ważny, więc tutaj ta dopamina też będzie bardzo ważna. I ona, podobnie jak serotonina, też będzie wytwarzana z pewnego aminokwasu, tylko z aminokwasu, który nazywa się fenyloalanina, o której już dzisiaj sobie troszkę mówiliśmy, że występuje w migdałach, tak? Mówiliśmy, że jest taka substancja w migdałach. No i właśnie te nasze bakterie jelitowe także mogą syntetyzować dopaminę, tak? Czyli musimy dbać o nie i o stan naszych jelit, żeby tą dopaminę syntetyzować. Ta dopamina też, jej niedobór może właśnie wpływać na ryzyko powstania Alzheimera. Jeżeli chodzi o źródła tej fenyloalaniny, to jest przede wszystkim mięso i drób, ryby, jaja, produkty mleczne, czyli wszystkie produkty, które są bogate w białko, nasiona, rośliny strączkowe, zboża, szpinak, tak, i soja. I tak jak podobnie w przypadku serotoniny, tutaj też potrzebujemy dodatkowych substancji, które pomogą nam
przetransformować fenyloalaninę tak, do dopaminy. I jest to przede wszystkim witamina B6, B9, o których już dzisiaj mówiliśmy, cynk, witamina C, magnez, miedź, żelazo i mangan. Jeśli chodzi właśnie też o stan zapalny, o którym już dzisiaj sobie troszkę mówiliśmy, on występuje w depresji, tak? Podobnie jak na przykład u osób z otyłością. I można to łatwo zmierzyć właśnie takim łatwym wskaźnikiem CRP. Pewnie wiele z Państwa sobie gdzieś tam oznaczało przynajmniej raz w życiu taki wskaźnik CRP, który mówi nam o tym, czy w organizmie występuje stan zapalny, czy nie. Także tutaj ta dieta musi być także przeciwzapalna. Jakie są zasady właśnie tej diety przeciwzapalnej? Co możemy zrobić, żeby ten stan zapalny obniżyć? Przede wszystkim spożywamy dużo warzyw i owoców, najlepiej surowych, dojrzałych. Im bardziej dojrzalsze, tym mają więcej witamin, więcej antyoksydantów. Wybieramy zdrowe tłuszcze, o których już dzisiaj mówiliśmy, nie będę powtarzać. Ograniczamy przetworzoną żywność do maksimum, tak? Czyli raczej gotujemy w domu, wybieramy pełne produkty, a nie półprodukty i przyrządzamy sobie sami posiłki. Spożywamy białko o wysokiej jakości, czyli na przykład właśnie mięso, drób, ryby, jaja, nabiał, tofu, strączki. Całe ziarna jemy, tak? Czyli staramy się wybierać razowy chleb, bułkę, grahamkę zamiast białej bułki czy białego chleba, ryż brązowy zamiast białego ryżu, tak? Czy na przykład płatki owsiane zamiast płatków śniadaniowych i spożywamy przyprawy i zioła, bo na przykład takie zioła jak oregano czy przyprawa jak kurkuma mają bardzo duży potencjał antyoksydacyjny, czyli przeciwzapalny i dodawanie ich do naszej diety może nam bardzo pomóc. Co możemy jeszcze zrobić w depresji? Tak, jakie mamy potencjalne działania, które mogą nam pomóc? Przede wszystkim włączenie do diety produktów fermentowanych, które są bogate w probiotyki. Tak? One będą nam wspomagały tą florę jelitową i będą pomagały w wytwarzaniu serotoniny i dopaminy. Mamy witaminę B12, tak? Która także jest bardzo ważna nawet w przypadku depresji. Ona będzie nam zmniejszać ryzyko jej wystąpienia, czyli wszystkie produkty zwierzęce, jeżeli ich nie spożywamy, to tutaj suplementacja będzie jak najbardziej wskazana. Witamina D. Ona jest związana bardzo dużo i niedobór w zasadzie z ryzykiem wystąpienia depresji. Także tutaj, kto z Państwa suplementuje witaminę D? Od razu zapytam, jak na każdym wykładzie. Super. Jeżeli nie suplementujemy witaminy D, to mówi się o tym, że 2000 jednostek jest wskazane dla każdego z nas. Oczywiście najlepiej to dobrać pod badania, tak? Pod to, ile tej witaminy D mamy we krwi, ale tak naprawdę mówi się, że przez cały rok, już nie tylko od października do kwietnia, ale przez cały rok te 2000 jednostek powinniśmy suplementować, ale także niektóre produkty mogą być jej źródłem i są to na przykład tłuste ryby, tran, na przykład produkty wzbogacane mamy, jak masło, niektóre napoje roślinne mają dodatek witaminy D i też mogą się znaleźć w naszej diecie. No i też witaminę D syntetyzujemy wychodząc na słońce. Kwas foliowy, tak? Czyli ta witamina B9, o której mówiliśmy, także będzie bardzo ważna, ponieważ ona wpływa na tworzenie neuroprzekaźników, czyli na przykład tej serotoniny, dopaminy, które są bardzo ważne w depresji. No i tak jak mówiliśmy, zielone warzywa liściaste. Mamy też tryptofan, tak? Który jest prekursorem serotoniny. Jeżeli jest go za mało, no to tak mamy większe ryzyko depresji, także już sobie o tym powiedzieliśmy. Jeżeli bierzemy leki na depresję, albo ktoś z Państwa znajomych, albo w rodzinie bierze leki, to też jest kilka takich kroków, których powinniśmy unikać, które mogą nam zaszkodzić. I przede wszystkim jest to picie soku z grejpfruta. I to przy wielu, wielu lekach, nawet przy braniu zwykłego antybiotyku, powinniśmy unikać wypijania takich soków, ponieważ on może bardzo mocno nam zwiększać zawartość tego leku we krwi i zwiększać ryzyko działań niepożądanych. I tutaj właśnie warto to sobie zapamiętać, że leki popijamy tylko i wyłącznie wodą, a nigdy przede wszystkim sokiem z grejpfruta. Unikamy alkoholu, tak? Alkohol wchodzi bardzo mocno w reakcję z lekami i tutaj jeśli chodzi o leki stosowane w depresji, także alkohol będzie miał dużo większe ryzyko działań niepożądanych. Jeśli chodzi o kofeinę. Kofeina w ogóle w depresji jest takim składnikiem trochę kontrowersyjnym, bo może ona zwiększać takie lęki, tak? Gdzieś tam objawy depresyjne, problemy ze snem. Także tutaj ograniczenie mniej więcej do jednej kawy dziennie jest takim dobrym działaniem. No i zioła.
Jest takie zioło, które nazywa się dziurawiec i ono też jest w niektórych suplementach. Należy na nie uważać, ponieważ on wchodzi też w interakcję z wieloma lekami i tutaj z bardzo wieloma lekami antydepresyjnymi, więc też warto czytać sobie ulotki herbatek, bo też dziurawiec jest w herbatkach, ale też innych suplementów. I tak naprawdę to wszystko, co na dzisiaj Państwu przygotowałam, więc jeżeli mają Państwo jakieś pytania albo prośby co do kolejnych wykładów, to bardzo chętnie przyjmę. Czy orzechy lepiej mieszać, czy pojedynczo oddzielnie włoskie jeść na przykład? Można mieszać, to nie ma znaczenia. Mam taką prośbę, tutaj jest mikrofon, żebyśmy wszyscy słyszeli. Dobrze, proszę podnieść dłoń. Zapewniam, że postaram się do jak największej liczby Państwa dotrzeć. Mnie interesuje L-teanina i L-tyrozyna. Jaki ma wpływ na nasz organizm? Okej, to też są aminokwasy i na przykład L-tyrozyna może mieć też znaleźć zastosowanie na przykład wśród sportowców, ale jeśli chodzi na przykład, bo pytasz w kontekście na przykład depresji, tak, to one też są bardzo ważne do budowania wszystkich neuroprzekaźników. Ogólnie neuroprzekaźniki też potrzebują białka. One są też budulcami białka, także jeżeli na przykład nie dostarczasz ich sobie razem z dietą, no to możesz mieć niewystarczającą ilość tych neuroprzekaźników, a co za tym idzie, no gorsze jakieś przekaźnictwo nerwowe na przykład w mózgu, czyli gorsze samopoczucie. Także jakby, jeżeli pytasz też w kontekście suplementacji, czy brać je sobie oddzielnie, to nie. Bo jakby możesz z łatwością je sobie jeść na przykład mięso, jaja, tak? Nabiał, tak? Oczywiście. No tak, więc możesz sobie je z łatwością dostarczyć z dietą. Nie ma jakby badań, które mówią, że super wpłyną. Też jest coś takiego jak bariera krew-mózg. I nie wszystko to, co my przyjmiemy jako suplement, przeniknie nam potem do mózgu. Jest na przykład taki popularny suplement jak GABA, nie wiem, czy słyszałeś, ale on przyjmowany w suplemencie nie wpłynie na zwiększenie substancji, która nazywa się GABA w mózgu. Czyli jakby lepiej jeść to z dietą, żeby nasz organizm sobie te białko rozłożył na aminokwasy, niż przyjmować suplementem, bo z tego, co ja czytałam, to nie bardzo się to przekłada później na produkcję neuroprzekaźników w mózgu. Dziękuję bardzo. To tutaj, poczekam na mikrofon. Tam w prezentacji był wymieniony tuńczyk. Czy może być w puszce, czy to jest niezdrowe? Raz na jakiś czas może. Ogólnie tuńczyk w puszce nie jest jakimś super produktem, który może stanowić bazę naszej diety, no bo jednak to jest żywność przetworzona, to jest zamknięte w puszce, tak, w aluminium i gdzieś tam może być zanieczyszczony metalami ciężkimi, także lepiej wybierać świeże, ale raz na jakiś czas jak najbardziej, tak, to jest produkt bogaty w białko też, więc może być częścią naszej diety. O, tutaj. Zwróciłam uwagę na planszę dla wzrokowców. Było siemię lniane, zmielone. Jaka tak, to jest może, różnica? Nie, to nie ma żadnej. Znaczy w sensie tak, jest różnica. Zmielone może mieć trochę mniej wartości odżywczych. Jakby na tej planszy to nie było znaczenia, czy to jest zmielone, czy nie. Ale lepiej spożywać całe ziarna, bo mają już jakby więcej. Jeżeli mielone, to świeżo mielone i od razu po zmieleniu je spożywać. Bo jeżeli one, na przykład kupi pani w tak. Tak, kupi pani zmielone. Bo sprzedaży tak. są właśnie tak, często tylko, że jak one leży na przykład miesiąc, dwa, to już tych wartości tam nie ma. Tak samo olej lniany, on po otwarciu powinien być spożyty mniej więcej do 3 tygodni, ponieważ traci swoje wartości, tak? Tak samo siemię lniane. Jak zmielimy i ono poleży jakiś czas, no to już te wartości niestety tak. No ale to w takim razie siemię lniane jako kisiel? Można. Na przykład można sobie wieczorem zalać ciepłą wodą. Tworzy nam się taki kleik z tego siemienia lnianego i rano sobie na czczo to wypijać i to super wpływa na jelita, ale można też dodawać do sałatek, można dodawać do wypieków, na przykład chleba, do owsianek, tak? To też jest super. Albo na przykład jak pani robi swoje musli, to też tam dodać siemię lniane. Czyli jeżeli zmielone, to tak świeżo. Tak, zdecydowanie. Dziękuję. Czy jeszcze mam jakieś... O, tam jest pytanie. W przypadku, gdy suplementujemy omega-3, czy ma znaczenie, kiedy je przyjmujemy, albo czy można to łączyć na przykład właśnie z sokiem z winogron, który ma resweratrol, czy nie można łączyć tego omega-3 z nim? Można. Można łączyć jak najbardziej.
I tak najlepiej przyjmować na wieczór, z tego co ja czytałam, kwasy omega-3, ale generalnie jakieś większe różnice we wchłanianiu, na przykład takie jak żelazo, że kawa zaburzy czy coś, to nie. Mhm. Dziękuję. To chyba nie mamy więcej pytań. Ja dziękuję, zapraszam. A, jeszcze mamy. Ja mam pytanie, na jakiej stronie internetowej można panią tutaj znaleźć? Chyba jakiś mail można, może pani podać nam? Jak pani wpisze pewnie moje nazwisko, to na znanym lekarzu skoczy, jeżeli pani wpisze. No i tak jeszcze dodam, że właśnie transmisję z dzisiejszego wystąpienia można obejrzeć na YouTubie, na Facebooku i na stronie księżnicy. I też zapraszam na 9 kwietnia, gdzie będziemy mówić o popularnych dietach, o ziołach, przyprawach najzdrowszych, więc też będzie bardzo ciekawie. I dziękuję za dzisiaj. Dziękuję serdecznie i zapraszam 9 kwietnia.